Hej, cześć, witajcie, tu Ferrytus, a to jest kolejny odcinek z Armies of Xaigu. Lecimy sobie z rozdziałem drugi w kampanii Zwierzoludzi. Obejrzyjmy sobie teraz cutscenkę, Obowiązek Syna się nazywa, a potem epizod, czy tam misja, Nadciąga Ogień i Cień. Okej. Okay. Dwa dni później Draga pragnie, by jego ojciec docenił go za zwycięstwa w bitwach. I oglądamy. Draga, son of Turan, defeated the traitorous witches and brought the three tribes to heel. The ogres once again pledged loyalty and honored the ancient oaths. The invasion of the lands of man was underway. A blow being dealt to once noble Antares. Now, with a foothold once again in Norrin, Draga has returned in what he believes is triumph to the presence of his father, Turan. Okay. Father, I have defeated the orcs and returned our herds to the Howling Plains. I broke the Great Wall of Norrin and pushed back the creatures of the Underrealm. By what right did you go against my will? I'm war chief of the tribes. It is by my word alone that the war leaders conduct this war. I have proven my worth in battle a dozen times over. Is that not enough? Fool, you jeopardize my plans. You threaten the very success of this war, our destiny. I defeated the humans, Father. Be silent. You defeated nothing. You would prove yourself equal to me. The great spirits have shown me the way. I have seen the path that we must follow. Grr. I will not be questioned by the least and only of my surviving offspring. Now do as I say. The warlocks of the lizard kind are key to my plan. They are trapped in their lands by the human knights. Break the human lines so that the warlocks can come to me. Do it. I will do as you ask. Mieliśmy misję z tymi jaszczuroludziami, jak byliśmy jaszczuroludźmi, jak mieliśmy, graliśmy właśnie tymi przeklętymi na tym bagnach, więc wszystko się łączy, wszystko się łączy. O, jakie żubry z pakunkami na plecach, śmiesznie to wygląda. What sort of burrow is this? We will find that out soon enough. These caverns are dark and treacherous. Keep a sharp eye. We cannot afford to lose any of the caravans. Czy to jest misja RPG? Please, nie. Może możemy dojść do... Bo nie lubię takich RPG, co muszę... Yes. Co muszę ich chronić. Onward. O nie, oni idą. Point me to battle. Okej, to idźcie tu. Nie sterujemy tymi żubrami, więc to tym bardziej jest trudne. Aha, chyba że oni... Chyba że oni są z tyłu. Wyskautujcie, co tu mamy. Mamy jakieś przejścia śmieszne. Zaklęte jakimś czarem, że tam nie możemy przejść. Musimy się tu udać. Glory for our tribe. Onward. Gdzie oni idą? A idą, dobra. The enemy cannot hide from me. Okay, trzeba będzie często save robić. Ale chyba będziemy się gdzieś osiedlać, bo... bo mamy surowce, nie? Lejdźcie tu walczyć. Przeczyścimy sobie to już. Z pleców nam raczej nic nie zrobi, chociaż tu może coś wyjść, bo są te promienie, nie? My sobie już możemy wyjść naprzód i wyczyścić wszystko po drodze. A, widzicie? Atakują nas jakieś pajączki. A nie, dadzą radę. Głębi służą jeszcze bardziej podłupanom. Obawiam się, że spotkamy ich więcej. No niestety tak. Pewne. Jakoś nie ucierpiali, nie? Nie, spoko. Jakieś rozdroże. Przypuszczam, że stąd może nas coś zaatakować, więc wyczyśćmy sobie to od razu. O, mamy leczenie, to się przyda na pewno. Wy się to podnieście. I wracajcie tu. Na razie nas tu nic nie atakuje. Te ogry też ubezpieczają tyły. Więc jest ok. Te demonki są. Diabliki.
Jedynie to nam zagraża na razie. Znowu jakieś się rozdroże tam dalej. Przypuszczam, że tam tą główną drogą pojedziemy. Chociaż w sumie... Czekajcie, wróćmy się tam, bo to jednak wygląda na... Zapiszmy sobie grę koniecznie. Okej, okay, i znów. Wygląda na razie na szybką, krótką misję. Ale może się to zmieni. Dobra, oni już tutaj lecą. Także... Trzeba trochę przyspieszyć. I zeskautować te tereny, żeby były bezpieczne dla nas. Dla tej karawany bardziej niż dla nas. Tu coś będzie, żeby nas nie zaatakował. To trzeba wszystko przewidzieć. No właśnie. Trzeba wykończyć te wszystkie dziadostwa. Na prawo pewnie by szli. A, tutaj są jakieś obozowisko tych... Gniazdo z tych stworów, z którymi walczyliśmy. Musimy je zniszczyć, w przeciwnym razie będą nas nękać. Biegniecie ku śmierci? No nie wiem, nie wiem. No, uleczcie sobie ich. Piękna sprawa. Zapiszemy sobie gierkę. Tak, żebyśmy nie stracili żadnego, sobie uleczyłem. I tam niszczcie wszystko ładnie. Zabijcie tu tego gościa. Surrender your life. Mam nadzieję, że one nie ruszą. Zapiszę sobie to jeszcze w razie czego. Bo jak ruszą, to będzie lipa. To poniszcie, a reszta to jest... Whatever. Ale to wyślijcie tam tych w sumie jeszcze. Będzie szybciej. Czyli to rozwalicie. To gry i tak tu stoją, więc w sumie whatever. Ta karawana się nie rusza. Węzeł Sargas się to nazywa, ten przeciwnik. O, skarby. To weź ty. Weź nie wszystkie. Lecznicza runa. Zdobyć źródła surowców przeklętych. Zdobyć to 1 na 3. O, ciekawe. Będzie jakaś misja. Surowce przeklętych. Niszczymy wszystko. To też niszczymy. Żeby tutaj nie mieli tej ziemi, nie? Czy coś tam jest. Zeskautuj to. Wy nie idziecie nigdzie, nie? Wyglądało jakby coś tu było, ale chyba jednak nie ma. Nie ma tu nic. Nic nie ma, dobra. Zniszczcie to. Idziemy tu. To jest wszystko wyzbierane, więc spoko. Zapiszmy sobie gierkę. Chodźcie karawanko, chodźcie. Bo jak my pójdziemy naprzód, to nie. To oni ruszą. Chyba tak. My musimy te tyły ubezpieczać. No ale te ogry chyba sobie dadzą radę z tym. Dobra, ruszyły. Nigdy nie wiadomo, czy nas nie zaatakują w tylca, nie? Ładnie te tekstury wyglądają. You have nothing to fear, dwarf warriors. We do not seek to harm you. Your kindred have shown much in the working of metals to my tribe. We have oaths and kupimy sobie. With each other. We are mercenaries, warrior. We will serve anyone who has the wealth to pay our price. Dobra. Już nie możemy sobie kupić, więc robimy sobie tak. Zcie grupę jedną. Kowal piekie, was grupę drugą. Masz jakieś więcej HP? Masz? O, spoko. 1, 2, wiecie tak. Kontrol 2. I hufiec całe sobie zrobimy. Tu chyba nic nie ma. Olać. Sejwika sobie zróbmy. Podstawa. Lecimy dalej. Z takim budynkiem do rekrutacji już się spotkaliśmy. Nie wiem, czy tutaj na dół będzie główna trasa.
warto tutaj zahaczyć czasami o coś. Na zboczach są zazwyczaj właśnie jakieś rzeczy. Zawsze można się wszczytać. Czniczna runa. Nie, tego nie chcemy. To olewamy to, jak ściany pokazują to. No to są jakieś pułapki ewidentnie. Bez sensu tam iść. Trzeba tu poskautować wszystko. A oni tędy idą, to fajnie. Wiecie, może tędy jakoś tutaj zakolimy? Czy nie? Please, 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 please. Aha, wy tędy idziecie, dobra. O wy kurna. Niestety popadają na mnie niektórzy. Czasami tak bywa. No, nic nie mogę robić. Oj, to mocno oberwaliśmy. To, że mocno, mocno, bardzo mocno. Chyba, że nie mamy leczniczej runy. To będę mu ratowała. Aha. Ale widzę, że tu jest kolejna... Kolejna baza. Właściwy cel, ciekawe czemu. Widzicie wszystko, co tam wyślijcie. Cię wycofaj, bo może będziesz miał... Aj, tu wpadną, nie jeden, chyba trudno. Dobra, wypierdzielaj. Zniszcie to najpierw w sumie. Wy tu stójcie ładnie, grzecznie. Także nie mamy jak ich leczyć. Przeskautujcie to. Chyba nam ten lepszy już padł, gościu. O kurna. Chodźcie, panie. Tak, tak, tak i wieżyczkę. W ogóle jakiś, nie wiadomo co jest wzywane, jakiś portal. Mam nadzieję, że będzie jakieś wsparcie po tej jatce, bo to co tutaj się zapowiada, to jest tragedia. Tego zniszczymy i tego. Używamy tych krasnoludów. Nie można tego zniszczyć. Lecznicza runa pewnie to jest. Tak, weź sobie ją. Boże, tak malutko. O Boże. Ciekawe, jakbym tylko joinknął tym dragom na tam lecznicą runę i się cofnął. Ciekawe. Jaką mam krasnoludy. Lipa, tu muszą być jakieś skarby, na pewno. Tak, są skarby. Piękna sprawa. Oczywiście draga zbiera. Chyba zostawiamy te zaplecze tutaj, bo to jest taki whatever dla nas. To zniszczcie, to zniszczcie, to zniszczcie. A to chyba nie ma sensu. To zniszczcie, ta reszta to tam olać. To jest chyba do ulepszeń. Tak, chrał smutku też jest do ulepszeń. To walmy to, bo to, tak szczerze to mi się wydaje, że to nie będzie miało znaczenia. To zniszczmy, żeby robotników nie mogli rekrutować. W razie czego, nie? By nie odbudowali jakiejś. Nie wiem, czy nie warto lecieć po krasnoludy. Ja właśnie przeleciał po te krasnoludy jeszcze. To wy sobie tu poniszczcie te pierdoły w sumie jeszcze, jak możecie, wy tak czekacie. Ten tam poleci po te krasnoludy, bo mamy tego mało bardzo, nie? Tych jednostek. Jednego tylko w ofensywie, znaczy Boże w ofensywie, w mele, nie? Więc straszna lipa. My samych dystansów, no ale co zrobić? Może gdzieś tu po drodze też będziemy mogli wyrekrutować, także zróbmy sobie save'a. Tak w razie czego, nie? Może się okaże tutaj lepsze opcje do rekrutacji. Ale chyba nie. Ostrze piekieł w ogóle, jaka nazwa. Porekrutuj tutaj.
More gold is needed for that. Za mało golda, no dobra. Lecicie tu? Yes. Lecicie grupą jeden. The enemy cannot hide from me. Mam jakiś wojowników. Onward. Ja sobie zapis na drugim. Teraz polecimy tam do przodu. Dobra, idźcie już w sumie. Whatever. Myślę, że nie będzie już tutaj jakiegoś hardcora. Chociaż ta baza była dosyć potężna, bardzo dużo jednostek tam było, wieżyczki obronne. To może być jeszcze silniejsza za chwilę. Przeklętych, więc może być problem. Że nie powinniśmy się tak rzucać na takie coś. Dobra, idą. Łapki. A single warrior can successfully make the crossing. This way. Pojedynczy wojownik mógłby się przedostać. O, siema. Point me to battle. Czekaj, który? A, rozumiem. W taki sposób. Mój Boże, nie mówcie, że ja tak będę musiał grać, że każdym z osobna. Tak mikrować. Mam nadzieję, że to nie wygląda tak ta misja. Ja widzę, że on jakąś dźwignię pociągnie i wiecie, wyłączy się to. Jezu, jakie głupie. A już widzę, że się muszę cofnąć, że to jest ślepy zaułek. Boże, jakie głupie. Nie, to akurat mi się nie średnio podoba. Bo to wygląda aż absurdalnie jak na realizm w tej grze, strasznie głupio to wygląda. Taki głupi, no taki dziwny labirynt, nie? Świetnie, super, fajnie. Mam nadzieję, że to jakoś wyłączy nam tutaj mechanizm, bo mi się nie chce każdym z osobna. Jak trzeba każdym z osobna, to ja to pieprzę. Zróbmy sobie save'a na trójce, żeby on tu nam gdzieś nie padł od jakiejś głupoty. O, chyba tutaj trzeba stanąć. Przypuszczam, że tak. No i co? Jest, dobra. Idziecie. No bo te karawany by też nie mogły przejść. No, dobra. Jest jasne już. Dobra, to ma sens. Ale fajnie, bo to jest coś uniwersalnego do tej gry. To jest sam ten pomysł z tymi podziemiami. I fajnie, że w kampanii są te podziemia bardzo używane, jakby, nie? Poruszane ten temat tych podziemi. Jest to coś dla tej gry bardzo uniwersalnego, porównując do innych strategii czasu rzeczywistego, nie? Podoba mi się ten pomysł w ogóle. Zróbmy sobie save'a na tej trójeczce. No dobra. Okej, coś tu się dzieje niby. Aha! Zabijajcie te dziadostwa. Draga sobie tam poradzi z tymi demonami spokojnie. Oj, padnie mi ten jeden. A nie, nie padł. Fajnie. Oj, draga jest strasznie ranny. Lipa okropna jest. Może też się powinien tak trochę wycofać, a idziemy krasnoludami najpierw może. To będzie miało większy sens, chociaż on jest szybszy. Irytujące na pewno. Safe, tak dla pewności. Na czwórce może. Dobra, jest jakaś kuźnia, możemy sobie kupić coś. Niezbyt tu nakupimy. Nie, w lewo raczej, bo w prawo to będzie dalszy ciąg mapki. Tego pewien. Dzielny mag, o, to oni nas będą leczyć, to zajebiście. Za mało złota, lipa. Zajebiście, że nas tu poleczą. Jest tu jak, są jakieś zakamarki, bo wygląda jakby coś tu było. O, coś tu będzie? Będzie tu jakiś goldzik? Fajnie by było. Najwyżej będziesz uciekać. A jest, leczenie takie masowe, fajnie. Oj. A, dobra, oni sobie tam radzą bez problemu. Najwyżej was wyleczymy magami. To
Zostawcie ich, bo naprawdę ja się wkurzę teraz. Byczki mi tu zostawcie. My sobie dostaniemy. Czekajcie chwilę. Okej, okay, już jestem. Dobra, niech nas jeszcze poleczą, bo mamy mało HP. Fajnie jakby te ogry jeszcze poleczyli. Jeszcze sobie sprawdzimy tutaj te, czy tu nie ma czegoś na pewno. Nie, chyba nie wydaje mi się, żeby było. Możecie leczyć te jednostki. Tak, mogą leczyć, fajnie. Zajebista sprawa. Yes. Tego mi było trzeba naprawdę, tego leczenia. Ale mamy tu jeszcze leczniczy pył. To chyba na całość, nie? No. Oczywiście. Dobra. Już widzę, że tak... Że te karawany niech poleczą. Dobra, ja zrobię cięcie, niech tu poleczą to. Okej, okay, wznawiam, bo zaczęli nas atakować. Maga, musimy sobie wycofać. Znałem, bo nas zaatakowali, więc no, warto je nagrywać na bieżąco. Magowie są jeszcze o tyle fajni, że nie mogą atakować. To jest jednak fajne w tej jednostce. Dobra, ruszamy się do przodu, bo sensowne jest stanie. Nas atakują. O ty dziadzie. Niszcie mi te portale, głupie. No dobrze, że padł. Jakby jeszcze coś tu przyzwał. To możemy sobie zapisać. Na koniecznie 5. Mamy dosyć dużo tego podziemia do zwiedzenia, ale myślę, że tak z 10 minut i powinniśmy się zbliżyć ku końcowi misji. Tu coś jest na lewo, na pewno na prawo jest na 90% coś. O! A caravan of treasure and plunder for our coffer. Take it. Ochrony głupie. Jak się ruszycie na nich, to spoko. Dobra, zajebioza. A, wy tu jeszcze jesteście. Wycofaj się, wycofaj się. Każda jednostka jest bezcenna. Wycofaj się, wycofaj. Pięknie. A? Leczniczy pył, czy olać to? Nie wiem w sumie. Może te ogry. Nimi nie możemy sterować, ale w sumie dobrze, że chodzą w tyle jakby, bo chronią na te jednostki. Leczymy sobie to? A, może z tym poczekajmy. Leczcie tego gościa. Tyle czy tego. Będzie dobrze. Dobra, już możemy ruszać, myślę. Zapiszmy sobie w razie czego. Git. U nas raczej nic nie zaatakuje, tylko teraz pytanie, czy do góry, czy na dół? Nie, tu jest dookoła, więc tu by nas zaatakowali po prostu. Tak mi się wydaje, że tu nie ma przejścia. Chyba, no nie wiem. To warto zwiedzać, chyba nie. Jak karawana ruszy, chciałbym powiedzieć kawarana, to powinni się... Powinniśmy iść dobrym tropem, że tak powiem. Tak, ruszają się, dobra. Tu sobie zwieźmy, bo tu może być jakieś od przeklętych coś może, albo nie wiem. Coś jakiś easter. O, właśnie, jakieś wojownicy. Was sobie ustawimy na dwójeczkę. Czekajcie, zrobię cięcie na chwilę. Okej, okay. A jeszcze mnie atakują, no super. Dobra. No ale tu nic nie było, tylko... A, w sumie... Ale takie nic. O nie, najgorzej! Zabili mi ogra. Ale chujowo. Dobra, ale powinniśmy to jakoś ugrać. Powinniśmy tam jednego wojownika wysłać, żeby dla testu, nie? Zebrał ich. No dobra, trudno. Szkoda tego ogra bardzo. Damy radę chyba. O, skarby, czyli tam jest prawdopodobnie od przeklętych ostatnia już baza, bo było 2 na 3 skarby mamy zdobyte.
O, w ogóle ta krew na podłodze. Okej. Okay. Też patrzę, czy nam padają. Dobra, padli wszyscy. Znaczy, wrogowie padli wszyscy. Karawany są. Ja pierdziele, padł nam ogr. Co za gnoje. Małe, co za małe gnoje. Nie wiem, czy nie będzie warto sobie wczytać. Będziemy bliżej nich chyba chodzili teraz. Bo nie może nam paść żaden. A patrzcie się, atakują nam na bieżąco. Ja pierdzielę, no. Czemu one się ruszają? Czemu wy jedziecie do przodu? Te karawany są porąbane. Stójcie w miejscu, no. Ja pierdzielę. Aj, padł. Destroy the base. Co za gnoje. Dobra, wycofajcie się, uleczcie się. Poleczcie. Leczcie wszystko. Ale głupia. Ty ulecz tego. Ty ulecz tego. Tak, żeby każdy miał w miarę przyzwoitą ilość HP. A wy możecie w to bić w sumie. Rozwalać to, żeby się nie rekrutowały dziadostwa. Oj. Dobra, a zróbcie tak. Wy tam ruszycie, zniszczycie tą wielką wieżyczkę chociaż. Dobra. Oj, 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 praja nam padli. Wy se we trójkę może strzelajcie. Niście to. My się już nie rekrutowali. Chyba, żeby to olać i iść. Ale może będziemy mieć coś do rekrutacji. Najwyżej się wrócimy po tych magów. Mogłem... taka rada, jakbyście to grali, to warto sobie zostawić trochę tego złota. Nie iść wszystkich toporników, co rzucają toporem, i zostawić sobie na magów. To to leczenie. Te wieżyczki najbardziej wykończyły, nie? Aż do tego, żeby miał chociaż... chociaż pomarańczowy stopień HP. No, zapiszmy sobie na piątce, powiedzmy. I idźmy tam na tą wieżyczkę pieprzoną. Ale nie ma już żadnej wieżyczki, nie? Tu widać, że się rekrutują te jednostki. Albo i nie w sumie. I wie. Wyleczcie ich. Nie musicie atakować magowie, bo oni się zajmują innymi.
rzeczami. Draga, leć na dół. Gdzieś tu powinien być ten skarbiec. Że Boże, skarb. Gdzieś tu powinien być, no. Może tu? Tak, tu wygląda, jakby miał być. Tak, jest. Wspaniale. Pięknie, pięknie, pięknie. Mamy questik wykonany. Mam nadzieję, że mnie tu karawany nic nie zaatakuje. Healuj. Healuj. Chyba to trzeba zniszczyć. Mam nadzieję, że będzie coś do rekrutacji po drodze. Dobra. Olać to. Zrobimy sobie tak, trójkę. I tak za nami będą chodzić i leczyć. Być to git. Mi się wydaje, że będzie tutaj finałowa walka. Zrobimy sobie save'a. Albo i nic nie będzie. Kij wie, czy tu będzie jakaś walka, bo mało mapy zostało. Czy coś jeszcze do rekrutacji będzie? Nie wiem. Nie wiem, mi się wydaje, że tu już będzie jakiś finito tej misji. Nie powinno już tu być żadnych ataków. No, od tyłu mogą nas jeszcze zaatakować te karawany, nie? No, chyba finito, chyba, że tu od dołu. Wątpię. Może. Powinniśmy być bliżej tej karawany, nie? Ale idźmy, może się już zakończy misja, jak podejdziemy głównym bohaterem. Tak, tu już jest jakieś wyjście. No, zdecydowanie. Dojdźmy sobie tu jeszcze. Musimy poczekać na tą karawanę. Chrońmy. Nigdy nie wiadomo. Także misja w miarę przyzwoita, easy w miarę. Wiesów, cały czas leczycie tych samych. Aha, bo tak się z shiftem zaznacza kolejkę leczenia. Oni nie przestają leczyć tych jednostek, dopóki one nie zginą, nie? Ta karawana sobie już sama idzie. Spoko. W sumie nie wiem, po co był ten quest z tym. A to co to jest tutaj? Wyjście jest tutaj. No i dobra. Juczne żubry, które muszą poznać przy życiu 4. A co się stało z tamtym jednym? No i żyje, no dziwne. No i GG, misja zakończona, dzięki za obejrzenie tego odcinka, widzimy się w kolejnym, do następnego, hej!